Witajcie, Krzysztof Roman Lewandowicz, specjalista od stóp. Kawędy o stopach. Czy wiecie, że... A z pewnością wiecie, tylko nie zawsze człowiek się nad tym zastanawia. Nie zawsze wyciąga wnioski. Zatem czy wiecie, że nasze stopy dokonują podczas naszego żywotu dłuższego czy krótszego niesamowite wyczyny? Już samym wyczynem jest dźwiganie ciężaru ciała, obojętnie ile by on nie ważył, czy 70 kilo, czy ktoś z nadwagą 120 kg, czy 150, czy 110, to już wystarczy. Jest dźwigany przez małą część ciała. Może nawet 50-krotnie mniejszą od reszty. I te dźwiganie w wielu okresach życia musi być w zasadzie doskonałe. W niektórych odcinkach życia jeszcze doskonalsze, gdy ktoś dokonuje jakichś wyczynów biegowych, marszowych, wspinając się na najwyższe szczyty. Te stopy muszą być niesamowicie sprawne i wytrzymałe. Wymagamy od nich, nie zawsze zdając sobie sprawę, że to od nich będzie zależało, czy dokonamy pięknego wejścia na parkiet do tanga argentyńskiego, czy wygramy sprint albo ucieczkę przed złym losem. Jakiś uskok, który może uratować mi życie. Jeżeli ta stopa będzie sprawniejsza i czym będzie sprawniejsza, tym ja uskoczę szybciej, dynamiczniej i niebezpieczeństwo nawet mnie nie muśnie. Ale dokonują one również ogromnego wysiłku podczas naszej codziennej pracy. Zwłaszcza u ludzi, którzy dźwigają jakieś ciężary, przenoszą coś, czy ich praca polega na długotrwałym staniu lub chodzeniu, marszach. Weźmy wojsko. O sportowcach już wspominałem. Te wybicia ze stóp, te skoki, te naskoki, te wyskoki, te biegi i wreszcie te najbardziej sprawnościowe chodzenia, balansowania po linie nad przepaściami, między dwoma drapaczami chmur. Jakżeż sprawne i z wyczuciem muszą być te stopy. Ale i stopy takiego przeciętnego człowieka, przeciętnego zjadacza chleba, jak to się mówi, też przecież jemu są nie mniej pomocne niż mistrzowi świata w sprincie albo wspinaczowi na Mount Everest. Wszystkie te stopy wykonują wyczyn niesamowity podczas życia i my w tej euforii wzrocznej, w zachwycie, w bycia gdzieś mózgiem, świadomością albo nieświadomością w kosmosie, zapominamy przecież, że osiągamy to dzięki tym w dole małym, biednym, przygniatanym stopkom, którym trzeba dać cześć poprzez wymasowanie ich, poprzez ucisk każdej ich części, nie tylko dla receptorów, ale takie uciski po piętach, po poduszkach,
po palcach, między palcami i w samym środku stopy, nie zwracając w ogóle uwagi na to, że tam są receptory poszczególnych organów, już jest dla tych stóp nagrodą, deserem najwyższego lotu. Albo taka kąpiel w ziółkach, w letniej wodzie, nad którą unoszą się jeszcze te opary i smak tych ziółek, dobrej soli czy glinki. Jak kąpiel Kleopatry dla stóp, a głaszczący je masaż, muskania po palcach, eliksir dla stóp, właściwa skarpetka, czyli przyjazny materiał ciału, właściwy but, tak jak przyjemna kurtka z najzdrowszych materiałów, który nie po co się nie wykrzywiam, tylko mam przyjemność chodzenia. Dobry balsam wtarty w stopy to tylko niektóre. Właściwy sandał akupresujący stopy, który również polecam. Sandały, które leczą. Ukojenie, na początek pewna udręka, bo nie do wygody, a później stopy same płyną. Poruszają się jak po płatkach róży. A zatem warto ukłonić się swoim stopom, nie tylko schabowym czy golonkom, ale tym, o czym wspomniałem. Zdobywajcie wiedzę o stopach na moim blogu. Blog Stopy Krzepią. Do zobaczenia.